Proszę pani być zdrowa. Nazywam się Włodzimierz Więzik. Ma 56 lat. Pani może się zdrowa. 10 miesięcy temu poznałem Jezusa Chrystusa. Poznałem Jezusa Chrystusa. Nie bój się, Walku, przejdź. Przejdź, Walku, nie bój się koło mnie przejść. Poznałem Jezusa Chrystusa. Chrześcijaninem 56 lat. Zatwardziałem chrześcijaninem. Komunia, spowiedź. Komunia, spowiedź. Szłem z komunii, super, odpukał ksiądz. Ksiądz odpukał, grzechy przebaczone. Puknął, tak. Ale co, przyszłem do domu, było chwilę dobrze. Za chwilę, moment, dopadnie. Ja będę kamerował, a chłopaki nie chodzą. Dlaczego ja mam słuchać takich rzeczy, co w kościele mi ktoś mówi, a to nie zadziała? I poszłem w balangę. A byłem szczęśliwym człowiekiem. Wybudowałem dwa domy, wykształciłem dwoje dzieci. 35 lat stażu mam szybę. Ale słuchajcie, 10 miesięcy temu, po kolejnej jakiejś tam imprezie, która była, mówię, Boże, zmień mnie. Tak nie może być. Nie mogę się tak szmacić. Słuchajcie, upadłem w sypialni. 3 godziny modliłem się. Boże, zabierz ten dom, zabierz mnie. Albo zmień Włodka Twardziela, Kurlala Twardziela. Zmień mnie. Słuchajcie, zmienił mnie na drugi dzień, jak się obudziłem. Przestałem przeklinać. Nie piję alkoholu od 10 miesięcy. Nie jakaś terapia. Idą na odwykach. Nie! Otwórz życie Jezusowi. Dajcie wiedzieli, że idę do komunii, że idę do spowiedzi. Szłem do domu 45 minut i jest. Wszystko okej. Nie! Otwórz mu serce. Daj mu Jezusa. Tak, Pani. Jedna, druga, trzecia. Wy macie blokady. Nie bójcie się. Nie bójcie się przyjść tutaj. Słuchajcie, ci ludzie uzdrowią. Ludzie mają święte ręce, które mają, bo poznali Jezusa. Jezus też chodził. Słuchajcie, ja mam 10 miesięcy dopiero. Ja mam jeszcze chaos. Ja przepraszam za chaos. Ale słuchajcie, poznałem prawdziwego Jezusa. Ja o tym wiem. Mam takie różne zajawki, bo mnie atakuje ten, nie będę wymawiał jego imienia, który mnie 56 lat karmił, bo jak mu dałem ścieżkę, to mnie zjadł. Zjadał mnie. Demon mnie zjadał. Ale Jezus szedł do piekła. Wykończył go. I jest, wiem, że go zwyciężył. Ja chodzę teraz po nim. Mam taką moc. Mam pewność tego. I co jeszcze? Wziął wszystkie choroby. Wszystkie grzechy. Teraz, które były wcześniejsze. Ja tego nie wiedziałem. I myślałem tak, Boże, modlę się, żeby być do nieba, żeby się do nieba dostać. Ja, Włodzimierz, 2 domy wybudowałem, chrześcijanin. I co z tego? Jak miałem młyn w domu, w głowie, ale słuchajcie, i wiem, że Jezus ma królestwo dla mnie. Jestem zbawionym człowiekiem, ale tu jest w tej chwili niebo moje. Słuchajcie, nie tak, że jak umrę, jutro pojutrze za tym, teraz mam królestwo, teraz tu jestem na niebie, ja tu jestem królem, czuję się, nie mam problemów, umiem sobie dać z nimi rady, jestem tak szczęśliwym człowiekiem i słuchajcie, jest sobota, ja mogę w domu siedzieć i przy kawce z żonką, ale ja mam, chcę się podzielić moją radością, która mi dotknęła. Słuchajcie, i mówię, nawiedzony, Włodek nawiedzony, tak, nawiedzony przez Jezusa Chrystusa, zamieszkał w moim sercu prawdziwy Jezus Chrystus, to nie jest ściema jakaś. Mam papiery, nie jestem idiotą, byłem sztygarem na kopalni, wszystko okej. I słuchajcie, warto, to jest za darmo. Klęknij tutaj, w domu, w przedpokoju, tylko mu się oddaj, prawdziwie mu się oddaj. Zobaczysz, jak Duch Święty zadziała. Ja to wiem. Oddałem mu 10 miesięcy temu. Słuchajcie, moje życie się zmieniło. Myślałem, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Teraz jestem szczęśliwy od 10 miesięcy. Amen.